Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Bong, a dzisiaj chciałem zrobić z wami unboxing sezonu drugiego do Blood Bowla. Przyznaję się bez bicia, żadnego unboxingu chyba wcześniej nie robiłem, więc robię to trochę po omacku i mam nadzieję, że nie wyjdzie jakoś strasznie kaszaniaście. Niemniej do brzegu. Jeżeli nie wiecie, Blood Bowl jest figurkową grą bitewną, która ma już około 40 lat historii na karku, czyli to jest gra naprawdę, która przetrwała próbę czasu i mówię wam szczerze, broni się doskonale. Przynajmniej poprzednia edycja, w którą miałem okazję grać. W Blood Bowlu wcielacie się w rolę trenera, który dowodzi czy też zarządza drużyną w sporcie nazwanym Blood Bowl. Jest to coś pomiędzy trochę futbolem amerykańskim a rugby. Generalnie celem jest przeniesienie piłki na linię przełożenia po drugiej stronie boiska, a przeszkadzać nam będą zawodnicy przeciwnika, którzy starają się obalić i możliwie jak najskuteczniej skontuzjować naszych zawodników. No ale o samych zasadach może pogadamy sobie przy innej okazji. Jeżeli będziecie wyrażali takie zainteresowanie, to chętnie nagram kilka krótkich poradników wprowadzających was w enklawy Blood Bowla. No a teraz przechodzimy sobie do nowej edycji. Games Workshop w 2016 roku wydało wznowienie Blood Bowla po bardzo długim czasie nieobecności i niezainteresowania tą grą z ich strony. No a teraz po 4 latach widać, że temat zaskoczył, że ludzie chcą w to grać i scena trójkąta się pojawiła i scena grania, nazwijmy to, piwnicznego również się rozwija całkiem dynamicznie, a nawet bardzo dynamicznie. W związku z powyższym prezentuję wam nowy starterek. No i teraz pogadamy sobie, co dostajemy w takim pudełku startowym. No i na początek to, co nam się rzuca w oczy, to jest oczywiście grafika na pudełku. Bardzo mi się podoba, że postanowili powrócić do takiego trochę oldschoolowego designu. Te grafiki wyglądały jak sprzed wielu, wielu lat, nie są takie mroczno-nowoczesne, bardzo mi się to podoba. No i kolejna rzecz, która mi się rzuca w oczy, to jak weźmiemy to pudło do ręki, no to jest ono zadziwiająco ciężkie, powiem wam. Zazwyczaj jak kupujemy tego typu duże boksy, to boks jest duży generalnie po to, żeby się rzuciło w oczy na półce i wcisnąć tam kawał powietrza i trochę plastiku w środku. A tu pudełko naprawdę dużo waży i żeby temu dowieść, wziąłem sobie wagę z kuchni, którą waży przy jedzenie. Odpalimy sobie tę wagę i wrzucimy pudełko na tę wagę. Ale czekajcie, bo mi się chyba... 2800. To pudełko waży prawie 3 kilo. 3 kilo to prawie tyle, co 3 kilo ziemniaków, czyli jak wiecie, dość sporo. Zdecydowanie jest to obiad dla wielodzietnej rodziny. No, ja jeszcze tego pudełka nie odfoliowywałem osobiście, jak widzicie, jest jeszcze zabezpieczone. Więc ja teraz łapię za swój skalpelik, otworzę je, otworzę je, przestawię kamerę i zajrzymy sobie do środka. Zostańcie ze mną. Okej, okay, no to zajrzymy sobie do środka. Mam nadzieję, że dzisiaj mój telefon nie będzie szwankował, bo ostatnio mi wariował z ostrością, więc trzymajmy za niego kciuki. Otwieramy nasze pudło. No i od razu oczy nasz ukazuje się kilka wyprasek z figurkami, ale to jest najciekawszy element, to sobie do niego przejdziemy na końcu. Tak się nauczyłem, jak oglądałem unboxingi na YouTubie. Więc przekładamy sobie figureczki na bok. Jest ich naprawdę sporo, fajosko. I do tego wracamy za chwilę. No i okej. Okay. Co my tu mamy? Mamy taką kartkę, która generalnie służy temu, ona jest trochę sztywniejsza, żeby te wypraski nam za mocno nie latały i się nie pouszkadzały. Mamy powtórzoną grafikę, którą mamy na pudełku, która mi się bardzo podoba, jak już zdążyłem o tym wspomnieć. A z tyłu mamy taką reklamę, można powiedzieć, tego, co do tej pory do Blood Bowla wyszło od GW, od tej, nazwijmy to, wskrzeszenia w 2016 roku. No, tu mamy prezentację wszystkich zespołów od Games Workshopu, które możemy sobie kupić. Podstawki do naszych figurek. Dostajemy dwa komplety kości. Kostki są bardzo czytelne, bardzo wyraźne, czerwone i zielone, czyli od razu zielone wiadomo do orków, czerwone do naszych Imperial Nobles. Kości bardzo ładne, z przezroczystego plastiku, bardzo fajnie. Warto nadmienić, że jak kupujemy sobie osobno, to zestaw kości do Blood Bowla kosztuje z 40 zł, więc 8 dych w kostkę, można powiedzieć. O! No czekajcie, bo mi się lampy odbijają, tak będę trzymał. Jest podręcznik do naszej gry i to, co musimy sobie od razu powiedzieć, to jest fakt, że to jest pełny podręcznik w twardej oprawie.
Zazwyczaj w tego typu starterach do gier otrzymujemy wersję skróconą podręcznika, taki bardziej można powiedzieć krótki zeszycik z podstawowymi zasadami i z informacją, że jeżeli Was podoba się granie w wersję podstawową, to możemy sobie kupić wersję rozszerzoną, pełen podręcznik i poznać pełne zasady do gry, a tutaj dostajemy całość w twardej oprawie od razu w starterze i za to dla GW wielkie brawa, to mi się bardzo podoba. Czekajcie, on jest też zafoliowany, otwórzmy go sobie. O, jest tu jakaś karteczka. A, cheat sheet, super. Czyli generalnie w zestawie dostajemy na ładnym, sztywnym, kolorowym papierze wydrukowany skrót zasad, który będzie nam pomagał podczas grania. I co fajniejsze, dostajemy go w dwóch egzemplarzach. Czyli mamy tutaj jakby taką ściągawkę, która będzie nam pomagała, póki nie zapamiętamy sobie zasad dokładnie. Mamy, proszę, rozpisaną sekwencję tury. O, poleciało. Mamy tabelę kontuzji. Widziałem, to mi mignęły, o, rozpisane, co zrobił konkretne symbole na kościach. Bardzo fajnie, fajnie, że coś takiego jest. Nawet mamy symbole dwóch drużyn, które w zestawie startowym się znajdują. A teraz sam podręcznik. Ale pachnie nową książką, powiem wam, dawno sobie nie otwierałem czegoś tego typu. O, no. To musi być przeznaczenie. Pierwsze co otwieram, to tak rewelacyjna, zajebista grafika z halflingami i wiewiórką, która kradnie im kiełbasę. I w ogóle to jest grafika, która chyba najlepiej oddaje klimat tej gry. Bo niby jest poważna walka i mordowanie i granie w piłkę, a z drugiej strony macie wiewiórkę, która jak kiełbasę. Piękny. No podręcznik, mówię wam, to jest mój pierwszy rzut oka na niego. Ja specjalnie starałem się nie oglądać w internecie za bardzo zajawek, żeby oglądać go razem z wami. No podręcznik jest wydany naprawdę rewelacyjnie. O, mamy jakieś nurglową zgniliznę. Opisane wszystkie zasady, zdjęcia figurek. Zmutowaną kozę, czyli liderkę chaosu. Za ten podręcznik GW naprawdę. Szapoba. Dobra. Teraz znowu będę rozcinał, bo znowu jest zafoliowane, więc cięcie. No dobra, rozpakowałem woreczek. To co dostajemy tutaj to są ławki rezerwowych. To co mi się od razu podoba to to, że są one mniejsze niż w standardowych boiskach od GW. One były po prostu ogromne i ciężko było je upchnąć na stole. Czyli mamy ławkę rezerwowych, kontuzjowanych i ludzi znokautowanych generalnie. Licznik punktów dla obu drużyn, licznik który i tak dalej. Mamy to w wersji dwustronnej, w zależności od tego, która nam się bardziej podoba, albo która nam pasuje aktualnie do boiska. I oczywiście dwie sztuki dla dwóch drużyn. No a teraz samo boisko. Boisko jak zazwyczaj w tego typu sytuacjach, mamy dwukolorowe, całego nie będę rozkładał, ale pokażę wam fragment. Mamy boisko w wersji trawiastej, takiej można powiedzieć klasycznej, z delikatnie zaznaczonymi polami, na których poruszają się nasi zawodnicy. Ale mamy też boisko w wersji takiej można powiedzieć odzwierciedlającej trochę dungeon, jak to jest? Lochy, o właśnie, takie trochę w lochowatym klimacie. Myślę, że jeżeli by się uprzeć, to można by to śmiało wykorzystać jako jakąś mapę podczas sesji dedeków, jeżeli ktoś lubi RPG-owe klimaty, o. Więc mamy dwie wersje boiska. Ta z tym, ta kamienista, lochowata nazwijmy to, wydaje mi się, że jest nawet trochę bardziej czytelna, bo te pola są jak na szachownicy praktycznie oddzielone. No ale wersja zielona, też zdecydowanie bardzo klasyczna, czytelna. No nie jest to sama zielona trawa, mamy tu jakieś zgubione buty. Ktoś rękawice zgubił, mam nadzieję, że nie z całą dłonią. No bardzo ładnie to wygląda. Boisko jest duże, pola są duże, dostosowane do podstawek 32 mm, które dostajemy w zestawach GW. Na turniejach, z tego co się zdążyłem zorientować, gramy na trochę mniejszych. Wracając do pudełka, dostajemy też zestaw kalkomanii do modeli. No i ściągawkę z instrukcją sklejania naszych zawodników. No a teraz wrócimy sobie do tematyki elementów plastikowych, czyli to, co jest dla nas najciekawsze w tym wszystkim. Tutaj mamy taki zestaw miarek, czyli, jak można powiedzieć, skater, czyli to, w którą stronę odbiła się piłka. Miarkę, która pokazuje nam, w którą stronę została wyrzucona piłka zza boiska. No i miarkę odległości. Ja osobiście z tej miarki próbowałem korzystać, ale mi to poprzednim razem nie wychodziło. Łatwiej było po prostu liczyć kratki, no ale mamy zestaw miareczek. Na pewno te dwie są bardzo praktyczne i do wykorzystania. No a teraz to, co nas interesuje najbardziej, samo mięso, można powiedzieć, czyli figureczki. Okej,
To, co jest fajne w tym starterze do Blood Bowla, to jest fakt, że dostajemy dwie kompletne drużyny. No i to normalne, jak chcemy mieć możliwość grania w grę, to potrzebujemy kompletnych drużyn. Niemniej w poprzednich edycjach było tak, że zostawiliśmy takie totalne minimum tego, co było nam potrzebne do grania. Czyli po prostu taką pojedynczą wersję rozpiski, która umożliwiała nam grę. Tutaj dostajemy komplet zawodników pozycyjnych, zarówno dla orków, czarnych orków, to jest nowa rasa, to nie są te same orki, co poprzednio, jak i do nowej drużyny ludzkiej, czyli Imperial Nobles. Dostajemy komplet zawodników liniowych, ale do orków dostajemy również model trolla, który zawsze trzeba było sobie kupić osobno i kosztował chyba 70 zł. A do ludzi dostajemy model ogra, którego również poprzednio trzeba było sobie kupić osobno. Co daje nam możliwość jakby modyfikowania tych rozpisek, jak już trochę załapiemy, o co chodzi. Dodatkowo otrzymujemy dwóch star playerów, czyli gwiazdorów świata Blood Bowla, którzy mogą jakby wspomóc naszą drużynę w czasie rozgrywek. I kolejny taki dodatek, element premium, coś bardzo miłego, to są modele sędziów. Dostajemy tutaj sędziego elfickiego i krasnoludzkiego. No i znowu, to nie jest niezbędne, żeby grać tą grę, ale bardzo fajnie, że w tym starterze się pojawia. Okej, to przelecieliśmy sobie na szybko przez zawartość tego obszernego i ciężkiego pudła. Myślę, że nie ma co się dłużej rozwodzić nad tym, co można sobie znaleźć w pudełku, bo raz, że w internecie jest już dużo materiałów, zdjęć i tak dalej na ten temat, dwa, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, żeby zacząć w końcu grać w nową edycję Blood Bowla, bo przynosi ona zauważalne zmiany w zasadach. A jeżeli chodzi o sam produkt, no to ja uważam, że to naprawdę bardzo uczciwy zakup. To wypchane po brzegi pudło kosztuje w zależności oczywiście od sklepu około 350 zł, co myślę jest bardzo uczciwą ceną. Bo jeżeli pomyślimy sobie pod takim kątem, że sam podręcznik w twardej oprawie to będzie pewnie coś około 120 zł, pojedyncza drużyna w boksie to jest około 100, dostajemy dwie, no to już mamy 320. Każdy big guy, czyli ogre lub troll, to jest coś około 60-70 zł. Później mamy jeszcze tych star playerów, do tego dostajemy boisko, które też kosztuje ponad 100. Jakbyśmy chcieli to wszystko kupić osobno, to naprawdę trzeba by wydać kupę kasy. A tutaj jest to naprawdę świetnie wycenione i wydaje mi się, że GW robi świetny manewr, sprzedając ten starter w takiej cenie. I mam nadzieję, że wciągnie jeszcze więcej nowych osób do Blood Bowla. Zawsze powtarzam, że warto jest wspierać lokalne sklepy i miejsca, w których macie okazję pograć, porozmawiać z ludźmi i kupić sobie coś po prostu po drodze z roboty do domu. Ja swój egzemplarz kupiłem w warszawskiej strefie MTG. Oczywiście link sobie znajdziecie poniżej, jeżeli macie ochotę sobie tam zamówić. A jeżeli nie, to pytajcie wasze lokalne sklepy posiadające w ofercie właśnie produkty Games Workshopu. I mam nadzieję, że w jakiś sposób was to zachęciło do Blood Bowla. I mam nadzieję, że będziemy mieli okazję pograć sobie w najbliższym czasie, jak się trochę sytuacja uspokoi, usiąść przy stoliku, przy browarku czy przy innym tam pysznym trunku i poprzesuwać figurki, bo to jest naprawdę świetna forma spędzania wolnego czasu. A jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście może, nie wiem, posłuchać jakiegoś streszczenia podstawowych zasad, żeby pokazać wam, jak taka rozgrywka przebiega, może jesteście ciekawi takiej trochę strony bardziej modelarskiej, czyli procesu związanego ze sklejaniem figurek i ich malowania później, bo też mam o tym jakieś tam mniejsze lub większe pojęcie, to piszcie w komentarzach, ja bardzo chętnie się, że tak powiem, zainspiruję, dostosuję i postaram się przygotować dla was więcej materiałów. A tymczasem życzę wam miłej reszty dzionka, niezależnie o której godzinie oglądacie, trzymajcie się ciepło. Bong.